Kolejny dzień, godzina 7:15. Czas zacząć jazdę. Tak wygląda miejscówka, gdzie spałem. I tutaj jest kilka muchomorów. Z tego co widzę, jest może nawet muchomor sromotnikowy. O tutaj. A tutaj są jeszcze, a nie, tutaj jest po prostu ich więcej. Tak. A tu jaki grzyb? Ten może być jadalny. Nie widzę go od spodu niestety. Czy ma blaszki, czy nie ma blaszek? Kolejny jakiś. Znowu ten sam grzyb, ten sam gatunek. To jest maślak, ten grzyb to jest maślak. Maślak zwyczajny. Szkoda, że nie ma danuty i szkoda, że nie mam jak ich przyrządzić. Byśmy mieli sos grzybowy. I po co namiot? Jak tu po drodze takie wypasione szałasy są. A przynajmniej jeden szałas. Nawet ogrodzenie. A nawet ma okna w środku. Kotku. I miejsce do siedzenia. Mur berliński to nie jest. Ale też jest ciekawe graffiti. Jestem niedaleko Bernału i tutaj już do samego Berlina są poprowadzone drogi rowerowe. Wzdłuż jest krótka przerwa w parku w Bernału. Tu fragment jakiegoś prehistorycznego muru. A tutaj ktoś zostawił całkiem nowoczesną zapinkę do roweru. A takie ruiny są tuż za Bernau, jak się jedzie na Berlin. Bardzo klimatyczne. Tam już widać Berlin. A tam gdzieś tam jest centrum, bo tam jest centrum i tam jadę. Zanim tam dojadę, to najpierw pracę w McDonaldzie. Poza tym strać mi się chciało. Lubię przyjeżdżać pod pomnik Lenina. Te poradzieckie pomniki i inne wynalazki mają coś w sobie. Thank you.
15 mam meeting z Amerykanami. Na szczęście nieopodal jest duży i cichy park. Zrobiło się dość zimno. Za pół godziny będzie dość ciemno. Teoretycznie mogę jeszcze założyć kurtkę, ale kurtka krępuje moje kocie ruchy. A tam jest gdzieś dworzec główny. Uważam Berlin za prawie całkowicie opiechany. Czas w las. Ostatni rzut dwa oka. Szkoda, że nie miałem czasu na zobaczenie muru berlińskiego. Tu można by puścić muzyczkę Wind of Change. Nocuję całkiem niedaleko Berlina. Tam gdzieś jeszcze widać światła boiska piłkarskiego, więc internet tutaj jest całkiem niezły, ale nie wiem, czy dziś będę wrzucał filmik dziś czy jutro.